drużynowych mistrzostw Europy na żużlu. Gośćmi konferencji będą pan prezydent miasta Grudziądza Maciej Glamowski, honorowy patron imprezy, trener reprezentacji Polski Rafał Dobrucki oraz zawodnicy Patryk Dudek, Piotr Pawlicki oraz Wiktor Przyjemski. Następnie chciałem poinformować, że impreza zyskała sponsora tytularnego. Została nią dobrze znana w Grudziądzu firma Zoolesz, która też wesprze te zawody w roli właśnie tego sponsora tytularnego. A głos chciałem najpierw oddać panu prezydentowi Maciejowi Glamowskiemu, bo pierwszy raz mamy do czynienia z imprezą tej rangi na torze przy Hale na 4. Tak, bardzo się cieszę, że po raz kolejny tak duża impreza żużlowa jest w Grudziądzu organizowana. O tym charakterze po raz pierwszy będziemy gościli drużyny w ramach mistrzostw drużynowych Europy. Impreza o charakterze międzynarodowym. Przypomnę, że będą tutaj drużyny z Czech, z Danii, Szwecji, no i oczywiście nasza polska reprezentacja. Bardzo jestem zadowolony, że ta impreza cieszy się tak dużą popularnością. Może to nie jest zdziwienie wielkie, ponieważ wiadomo, że ta dyscyplina sportu w Grudziądzu żużel jest wiodącą dyscypliną. Jesteśmy przed sezonem. Mieliśmy w zeszłym tygodniu sparring. Za dosłownie tydzień rusza liga i myślę, że te zawody, które odbędą się w najbliższą sobotę, są świetnym uzupełnieniem i poczuciem tego przedsmaku sezonu żużlowego w naszym mieście. Zatem jeszcze raz gratuluję inicjatorom, wszystkim zaangażowanym w organizację tych zawodów. Wszystkich kibiców zapraszam na stadion w sobotę. Zapraszam też wszystkich fanów żużla, nie tylko z Grudziądza, ale liczymy na to, że zjadą też osoby z całej Polski na tą wyjątkową imprezę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o przekazanie mikrofonu trenerowi. Panie Rafale, dwa złote medale, tutaj leżą akurat medale złoty, srebrny i brązowy, które będą przyznawane w sobotę, natomiast dwa złote medale są na koncie Polski i chciałem zapytać o cel, jaki będzie miała drużyna w sobotę. Dzień dobry Państwu. Cel taki jak zawsze, bo się tutaj Ameryki nie odkryjemy. Tych medali mamy worek i nie są one lekkie, ale dźwigamy je cały czas i myślę, że dorzucimy kolejne. No, jak na wszystkie inne imprezy, na pewno cele są takie, aby obronić to, co zdobyliśmy w ubiegłym roku. No i też indywidualnie coś jeszcze jest do zrobienia, więc na pewno na tym będą się zawodnicy reprezentujący nasz kraj skupiać. Dziękuję bardzo. Piotr Pawlicki, dla Ciebie to jest powrót do kadry, jeśli chodzi o rywalizację drużynową. Czy w ogóle lubisz ten rodzaj rywalizacji na żużlu? Bo tych zawodów jest stosunkowo mniej, podobnie jak i rywalizacji parowych. Dzień dobry wszystkim. Jest to duże wyróżnienie na pewno dla mnie. Na pewno chciałbym się pokazać z jak najlepszej strony i dorzucić jak najwięcej punktów, żebyśmy wygrali po prostu te zawody. Nie pamiętam, czy miałem wcześniej doświadczenie już startować w drużynowych mistrzostwach Europy tego typu. Pucharu świata na pewno. Tak, to pamiętam bardzo dobrze. Natomiast tak jak wspomniałem, chciałbym ze swojej strony pokazać się jak najlepiej i dorzucić jak najwięcej indywidualnie oczek, no bo ten wynik gdzieś tam później się sumuje i wiadomo, że my jako reprezentacja chcielibyśmy po prostu to wygrać. Dziękuję bardzo. Patryk Dudek brał udział w Mistrzostwach Europy w Poznaniu, pierwszej edycji. Później z przyczyn też regulaminowych nie było Cię w Niemczech, ale jesteś z powrotem. I spytam o tor w Grudziądzu, czy to jest tor, który żużlowcy lubią, czy lubią się tutaj ścigać? Witam serdecznie. Tak, cieszę się niezmiernie, że będę mógł znowu reprezentować nasz kraj w drużynowych mistrzostwach Europy. Jest to, tak jak powiedział Piotr, wyróżnienie, żeby tutaj być, w tej drużynie. Jeśli chodzi o tor, tak sobie myślałem, jadąc tutaj, że każdy chyba z nas tutaj miał bardzo dobre wyniki i czasami słabsze. Ale jest początek sezonu, więc wszystkie drużyny, jak i zawodnicy są gdzieś na podobnym poziomie, bo ten sezon dopiero rusza.
Wydaje mi się, że ten tor sprzyja na pewno walce. My jesteśmy zawodnikami, którzy lubią powalczyć na torze, więc szykują się na pewno zacięte i ciekawe zawody. Dziękuję bardzo. Wiktor, gdybyś miał ocenić te siły rywali reprezentacji Polski, to kogo powinniśmy się najbardziej obawiać? Zawsze trzeba uważać na wszystkich, ale wydaje mi się, że jesteśmy faworytami tej imprezy. Może trzeci raz z rzędu, więc co za dużo mówić, też bym chciał bardzo trenerowi podziękować za powołanie. Jest to dla mnie przyjemność występować w reprezentacji, wiadomo rezerwowy, ale może uda mi się wyjechać na to, pokręcić tych parę kołek w zawodach. Okej, jeśli chodzi o rywali, Czechy, Szwecja, Dania, dwa zdania, każdy może trener by nam powiedział. Może zawodnikowi mniej trochę wypada. No na pewno... Dlaczego wypada? Najbardziej. A to Wiktor. Na pewno reprezentacja Danii, tak jak w zeszłym sezonie. Zresztą do końca w zasadzie w finale walczyliśmy o zwycięstwo. Wydaje mi się, że to będzie Dania tym najcięższym rywalem, ale wydaje mi się, że mamy też atut do własnego toru, więc nie będzie łatwo, ale nam się uda. Jeszcze pytanie do trenera, jeżeli mogę. Patryk wspomniał o tym, że jest początek sezonu. Zawodnicy dopiero tak naprawdę wjeżdżają. Mieliśmy już kilka zawodów wyższej, niższej rangi. Czy to będzie jakiś element mimo wszystko dla każdego, bo także dla drużyn pozostałych, no pewną może nie przeszkodą, ale pewnym no, uniedogodnieniem, że jednak jedziemy dość ważne zawody tak szybko? No jest dosyć wcześnie. Myślę, że jak na zawody tej rangi bardzo wcześnie. Faktycznie tych kółek jeszcze zawodnicy wszyscy, bo i nasi reprezentanci, i nasi przeciwnicy też nakręcili na pewno nie tyle, ile chcieliby, więc zawsze jakiś tam znak zapytania powstaje, a na początku sezonu jest ich bardzo dużo, czy do sprzętu głównie, zmian jakichś tam tunerów, mechaników swoich i tak dalej, to wszystko się jakby na tym etapie początku sezonu dociera, więc czasem też jakieś są zawirowania, ale no, na ten moment jest taka sytuacja, że wszyscy są w tym samym właściwie momencie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania od dziennikarzy? Tak, ja mam pytanie do Marcin Urbański, Telewizja Górnicza, do pana trenera. Właśnie dwa pytania. Czy spodziewa, zakłada pan, że ten tor grudziądzki, który no, dzisiaj widzimy, jeszcze jakieś opady deszczu są zapowiadane, czy spodziewa się pan, że ten tor będzie atutem pana reprezentacji? I czy spodziewa się pan tutaj trudnej przeprawy z rywalami, czy jednak liczy pan, że uda się jakąś przewagę uzyskać w pierwszej części zawodu, żeby je kontrolować po prostu? Wiadomo, że jest komfortowo, żeby kontrolować zawody, natomiast to są też tego typu zawody, z czego trzeba sobie zdawać sprawę, że czasem przy dwóch wyrównanych drużynach, żeby tu też nikogo nie dyskryminować, bo uważam, że drużynę Szwecji naprawdę stać na bardzo dużo. Ci chłopacy potrafią jechać. Nawet no, takie powiedzmy no, gwiazda jak Lindgren, no to nie trzeba tutaj przedstawiać, ale myślę, że ta pozostała grupa zawodników, Torsel, który świetnie się zaprezentował ostatnio w turnieju, więc no tu trzeba mieć szacunek do wszystkich i pokorę do przeciwnika i tak zawsze do meczu należy przystępować, tak to robimy. Wiktor wspomniał, jesteśmy faworytami, jesteśmy u siebie, no już chyba zdążyliśmy się do tego nieskromnie mówiąc przyzwyczaić i jakby to chyba bardzo nie ciąży, no na pewno chcemy pokazać fajny żużel, tor Grudziądzu, czy jest handicapem. Myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy będą z nami rywalizować, tak samo jak nasza drużyna, no znają ten tor dosyć dobrze, jedni nieco więcej tu pojeździli, jedni nieco mniej, ale pamiętajmy, że jest początek sezonu i ten, kto będzie miał mniej znaków zapytania, będzie jeździł z przodu po prostu. Chciałem zapytać pana trenera o po prostu atmosferę, czego się spodziewa w sobotę, jeżeli chodzi o pod kątem kibicowskim. No, spodziewamy się dopingu na pewno dużego i na pewno tutaj zachęcać chyba nie potrzeba, bo zawsze nasi kibice wyznaczają tutaj trendy na całym świecie, jeśli chodzi o popularność tej dyscypliny, więc myślę, że w sobotę nie będzie inaczej.